Z zakładki Inspektor zostało nam omówienie działu audio. Wcześniej się wideo zajmowaliśmy, dzisiaj wejdziemy w audio. W zależności co położymy na oś montażową, no to będziemy mieli w tym przypadku, jeżeli jest to klip wideo z dźwiękiem, no to będziemy mieli zakładkę wideo i audio. Albo jeżeli położymy na przykład sobie jakiś głos lektora lub podkład muzyczny, no to będziemy mieli od razu tylko tą zakładkę audio bez podziału wideo audio. Tutaj mamy audio i wideo, jeżeli kładziemy sobie muzykę i zaznaczymy, klikniemy w to, to mamy tylko audio. No i od początku, wolumę, jak sama nazwa wskazuje, możemy sobie zmieniać głośność dźwięku. Wszystkie procedury zapewni główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Zresetuję to sobie, clip pan, czyli możemy sobie przemieścić dźwięk na lewy głośnik, na prawy głośnik. Wszystkie procedury zapewni główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Przez clip pitch. Modulacja głosu, powiedzmy dźwięku i tak dalej, działały wszystkie procedury. Zapewni główny inspektor sanitarny. Semitones tak robi to bardziej, powiedzmy, brutalniej w cudzysłowie, a cens tak delikatnie, więc możemy jedno z drugim łączyć. Działały wszystkie procedury. Zapewni główny inspektor sanitarny. Jak kto woli, clip equalizer, jak sama nazwa wskazuje, możemy sobie... muszę rozwinąć. Jeżeli byście nie mieli, dwa razy klikamy, nam się rozwija to. Zwykły equalizer, czyli możemy dodać, załóżmy, tony wysokie, tony niskie, średnie i tak dalej. Działały wszystkie procedury. Zapewni główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Zresetuję to sobie. To są wszystkie funkcje, które nam daje DaVinci na początku. Ale tutaj mam otwartą zakładkę efekt Riblery. Rozwinę sobie ją troszeczkę. Jeżeli teraz z tej zakładki przyciągnę jakiś efekt, no niech będzie to echo na klip, wyskoczyło mi takie okno już, że mogę zrzeźbić i robić sobie niewida. Zamykam sobie i jak widzicie, to echo mi tu wskoczyło. Mogę sobie tu suwakami ustawiać odpowiednie parametry. Jak chcę wrócić do poprzedniego okna, wystarczy sobie kliknąć tutaj na tą ikonę. Jak chwilę potrzebamy, wyskoczy nam napis custom i z powrotem sobie tu rzeźbić. Tak samo będzie, jeżeli ja sobie taki efekt przyciągnę na klip wideo, czyli wezmę i przyciągnę echo. Zamknę to. Jeżeli teraz przejdę w zakładkę audio, no to to echo też tutaj już mi wskoczyło. Można to wyłączyć, czyli echo wyłączyć sobie lub po prostu usunąć, jeżeli sobie zrobimy tutaj na tę ikonę świetnika. Tak samo w tym klipie, jak sobie kliknę, zaznaczam klip, mogę to echo usunąć lub po prostu wyłączyć, ja sobie to usunę. Zapewne zauważyliście, że tak samo jak w wcześniejszych tutorialach mamy tutaj z boku te nasze w cudzysłowie diamenciki, czyli możemy dodawać sobie klatki kluczowe, więc sterować dźwiękiem w klipie wideo lub jakimś podkładzie muzycznym. Czyli na przykład jeżeli sobie chcemy przyciszyć w pewnym momencie dany dźwięk, zaznaczam sobie dźwięk, ustawiam sobie głowicę, dokąd ma być dobrze, dodaję klatkę kluczową, tu mi już na tej takiej kresetce, to jest taka cienka kreska odpowiedzialna za dźwięk, jak złapiemy, to też możemy sobie sterować globalnie głośnością. Dodała mi się klatka kluczowa w tym miejscu. O, sobie tu kliknąłem. Przesunę kawałek dalej. Dodaję kolejną klatkę kluczową. No i suwakiem mogę sobie to natężenie dźwięku zmniejszyć. Jak kliknę na taki znacznik, który jest na ścieżce dźwiękowej, taki sam znacznik będzie tutaj, jeżeli załóżmy sobie, zaczniemy coś rzeźbić. Też mi się tutaj, o widzicie, pojawił. Na razie to sobie zresetuję, wróćmy do tego. Jeżeli sobie kliknę na ten znacznik, to mi się okno poszerzy i też widzę tą ścieżkę odpowiedzialną za głośność, za wolumę. I sobie teraz przesunę dalej. Dodam kolejną klatkę kluczową, że to ma być dotąd. I dotąd ma mi się zrobić, przywrócić do poziomu tak, jak było na początku, czyli tutaj było jak. Przeskoczę sobie cyk. Precyzyjnie, czyli tu było 0. Przesunę sobie, dodam klatkę kluczową i wpiszę sobie to 0. Enter. Czyli jak widać, powróciłem do oryginalnej głośności. Podobnie będzie na przykład z clip panem, czyli lewo-prawo na głośnikach. Dodaję sobie klatkę kluczową, że ma być głośność na środku. Już mi tutaj wyskoczyła pan, taka kreska odpowiedzialna za panoramę lewo-prawo. Przesunę, zrobię sobie w lewo, już teraz nie będę dawał klatek kluczowych, bo już można też z automatu, dotąd, cyk, dotąd i tu sobie już piszę 0. Jak widać, mamy głośność, pan i tak dalej, i tak dalej. Z każdym tutaj tym elementem, jeżeli są z boku te ikonki,
możemy sobie zmieniać, dodawać klatki kluczowe. Jeżeli tych ikonek nie ma, to po prostu tych diamencików, to tych klatek kluczowych nie dodam. Teraz jedna ważna rzecz, pomocna może rzecz. Zwróćcie uwagę, że ja tutaj na tej ścieżce audio mam zaznaczone 7.1. To nie jest dźwięk 7.1, ale może ktoś gdzieś by tam coś narzeźbił tak, żeby miał taki dziwny 7.1. Generalnie można sobie tworzyć wielokanałowy dźwięk. No, zazwyczaj to jest stereo, więc jak sobie klikniemy prawym przyciskiem myszy na tej ścieżce, to możemy zmienić rodzaj tej ścieżki. Ja sobie teraz to zmienię na stereo i nam ten znacznik zmienił się na stereo, tak jak powinno być, powiedzmy. U nas zadziałały wszystkie procedury, zapewni główny. Na przykład można też sobie, tak jak tutaj sobie czytam ścieżkę lektora, ona nie musi być stereofoniczna, i na przykład przesunę sobie ją, łap się, o, na ścieżkę numer 2, która jest teraz stereo, a jak to mono zmienić na stereo, zmienić na mono. I teraz mam tą ścieżkę stereofoniczną. Wirusa w Polsce nie zaskoczyła. To może sobie przyciszę. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce nie zaskoczył nas. I tak możemy sobie tworzyć. Ot, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, do zobaczenia.